serdecznie, ja nazywam się Maciej Stojecki i witam w naszym programie wyborczym 1 na 1. Naszym dzisiejszym gościem będzie pani Joanna Krupp-Gęzia, kandydatka SLD na burmistrza Ławy. Dzień dobry, witam państwa. Może zacznijmy od tego, co może pani na dzień dzisiejszy obiecać wyborcom swoim, jeśli stanie pani burmistrzem Ławy? Na dzień dzisiejszy mogę obiecać tylko rzetelną, uczciwą i ciężką pracę. A jakieś może inwestycje? Coś, co mogłaby pani zrobić od razu po wyborach, pierwsza jakaś ważna decyzja? Trudno powiedzieć, bo wiele inwestycji jest istotnych, które powinny być zrobione. Natomiast myślę, że nowy burmistrz, czyli nie z BBS-u, myślę, że zacznie od takiego audytu, aby zorientować się w sytuacji samorządu miasta, a inwestycje, które są ważne, no na pewno ważną inwestycją, która na pewno ruszy, bo dzisiaj została podpisana umowa z inwestorem, jest budowa centrum dla dzieci i osób niepełnosprawnych, więc to jest, można powiedzieć, taka najważniejsza inwestycja, która się rozpocznie. Myślę, że remonty dróg to jest taka rzecz, która jest rzeczą ciągłą. Remonty placówek oświatowych, bo myślę, że tam jest wiele do zrobienia. Można by było pomyśleć, przymierzyć się do ronda, które mogłoby powstać, ale to będzie bardzo ciężka sytuacja, jeśli chodzi o rondo tutaj na ulicy Lipowej Kutrowskiego, tak, bo to jest takie bardzo newralgiczne miejsce. Myślę, że jest wiele takich inwestycji, na przykład rewitalizacja rynku, remonty placówek, to już mówiłam. To są takie najważniejsze rzeczy. Myślę, że wiele takich mniejszych i takich, których na przykład teraz mieszkańcy nie zgłaszają. Takim bardzo poważnym problemem dla mieszkańców tutaj na osiedlu żołnierzy AK koło szkoły numer 1 i koło warsztatów naszych jest poważny problem braku parkingów. Tam jest taka sytuacja, że mieszkańcy już bardzo długo zgłaszają ten problem. I on polega na tym, że nie ma miejsc parkingowych i tam dochodzi do sytuacji, że nawet jeśli karetka miałaby dojechać, no to tam ma poważny problem. Więc myślę, że to jest wiele takich rzeczy, które będą do zrobienia i z których trzeba będzie po prostu wybierać z priorytetów, trzeba wybierać najważniejsze priorytety. Wspomniała pani o inwestycjach w mieście, to chciałbym się zapytać, co sądzi pani o wizualizacji koncepcji basenu miejskiego? Wizualizacja koncepcji basenu miejskiego. Przyznam szczerze, że przeoczyłam. Widziałam wizualizację rewitalizacji rynku. Natomiast o basenie musiałam przeoczyć. To w takim razie dziękuję za podpowiedź. Muszę szybciutko zerknąć, żeby się zorientować. Rozumiem. Także wiele kampanii teraz mówi się o budżecie obywatelskim. Czy pani jako burmistrz da szansę Ławianom decydować o tym, gdzie mają iść pieniądze? Na jaki konkretny cel? Tak, ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, zresztą jest to element naszego programu wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej i uważam, że to jest bardzo dobry pomysł z wielu powodów, a jeden z nich jest taki, który polega na tym, że ludzie uczą się w takich sytuacjach demokracji, uczą się kompromisu, uczą się rozmawiania, ale będzie bardzo trudno, ponieważ wiem, że w miastach, które już mawią budżet obywatelski, to negocjacje, rozmowy, wyłanianie pomysłów, uzgadnianie pomysłów to była bardzo ciężka i żmudna praca, ale myślę, że to jest bardzo ważne i bardzo potrzebne, żeby ludzie się po prostu czuli współodpowiedzialni za to, co się w ich mieście dzieje. A jeszcze wracając do inwestycji, to według pani, która inwestycja jest najbardziej trafiona, a która jest najgorsza w naszym mieście? Już obecne zrealizowane. Znaczy, myślę, że nie ma nietrafionych inwestycji, dlatego że każda inwestycja, która poprawia życie w naszym mieście, jest dobra. Natomiast można wiele zastrzeżeń złożyć co do długości wykonania, jakości wykonania,
sposobu, w jaki one zostały zrobione. Więc tutaj myślę, że jeśli jakiekolwiek zastrzeżenia, no to na przykład basen kryty, gdzie doszło do tego, że zostały dokonane kolejne podwójne płatności. Brak ścieżek rowerowych, czyli powiedzmy, uważam, że każdą drogę, którą się remontuje w mieście czy w okolicy, czyli na terenie naszego powiatu, powinno się zawsze uwzględnić możliwość tego, aby była ścieżka rowerowa. Wiadomo, że nie w każdych miejscach jest to możliwe, bo warunki są takie, a nie inne, ale myślę, że to powinno być takim motywem przewodnim przy remontach naszych miejskich dróg i powiatowych również. Też wiele kampanii mówi się o działalności komunikacji miejskiej w Oławie. Jako burmistrz, ma Pani jakiś pomysł na poprawę tej? Ja myślę, że tutaj też będą potrzebne konsultacje z mieszkańcami, aby dopasować ją optymalnie do potrzeb, do tego, czego mieszkańcy oczekują. Na przykład pojawia się problem też z komunikacją miejską przy dworcu PKP, że rozkład PKP nie gra z rozkładem MPK naszego Oławskiego. Myślę, że opuszcza pociąg i widzą, jak uciekają autobus. Ja myślę, że to jest problem, który jest do rozwiązania, tylko że no, ja myślę, że to jest kategoria tego, żeby trzeba było chcieć usiąść, porozmawiać. Wiadomo, że bodajże chyba dwa razy do roku zmienia się rozkład jazdy pociągów, ale to są chyba jakieś takie kwestie paru minut i to nie powinno być problemem. A jeszcze mam pytanie do komunikacji miejskiej. Darmowa czy jednak płatna? Z jednej strony darmowa, z drugiej strony pytanie, czy budżet miasta będzie na to stać. Bo również większość komitetów wyborczych, tak samo jak i nasz lewicowy, mówi o karcie dużej rodziny, o różnego rodzaju ulgach i to wszystko jest jak najbardziej potrzebne, ale myślę, że tutaj należy zacząć od takiej analizy tego, czy budżet miasta będzie na to stać, bo jeśli tak, to myślę, że jak najbardziej. Natomiast trzeba pamiętać, że za to zapłacimy z naszych wspólnych pieniędzy, bo budżety samorządów opierają się na naszych podatkach, prawda? Więc to są te kwestie. Natomiast pomysł na pewno jest warty rozważenia i zastanowienia się, czy budżet samorządu podoła takim wyzwaniom. To jest też pewien sposób na odkorkowanie miasta, zachęcić Oławian tak do korzystania z komunikacji miejskiej. Tak, ale ja podam taki przykład bardzo świeży, bo z 1 listopada, gdzie autobusy jeździły, można było z nich skorzystać za darmo, a proszę zwrócić uwagę, jaki był korek i jak strasznie zapchany, przepraszam za wyrażenie, były ulice w najbliższej przyległości do cmentarza, jak to wszystko wyglądało. Inną sprawą jest to, że uważam, że już dawno powinien być zagospodarowany teren przy naszym starym cmentarzu. Tam powinien być zrobiony parking, powinno być zrobione, wydzielone miejsce do tego, aby te przedsiębiorcy, którzy sprzedają i kwiaty, i znicze, żeby również mogli prowadzić tam sprzedaż. Ale to wszystko już dawno powinno być uporządkowane. Myślę, że to jest taka inwestycja. Myślę, że może nie taka bardzo istotna, ale ta istotność pokazuje się właśnie ten raz do roku, że nie jest to rozwiązane, a powinno być. Wracając jeszcze do problemów komunikacyjnych w naszym mieście, to temat obwodnicy Ławy. Co jako burmistrz jest Pani w stanie zrobić, aby ta obwodnica powstała? Ja myślę, że jako burmistrz i samorząd Oławy, samorząd powiatu, bo tutaj potrzebna jest wspólna działalność wszystkich samorządów naszego powiatu, bo tak naprawdę my jesteśmy w stanie lobbować, z jakim skutkiem trudno mi powiedzieć, bo decyzje zapadają na szczeblu województwa i na szczeblu krajowym. I powiem w ten sposób, no gdyby nie było problemów związanych z wpisaniem tej inwestycji do kontraktu województwa, to nie byłoby wywiadów z naszym panem posłem, który mówi, że no jest, a jakby jej nie było, jest niemal na liście głównej, jest na liście rezerwowej. Znowuż marszałek województwa mówi, że tak naprawdę nie ma listy rezerwowej. I to takie zamieszanie, które mówi o tym, że no,
świadczy jednoznacznie o tym, że jest problem. Dlatego ja uważam, że jako samorządy, jako burmistrz musimy dołożyć wszelkich starań do tego, aby ta inwestycja znalazła się wśród inwestycji, które będą finansowane na poziomie krajowym, tak jak inne obwodnice innych miast i miasteczek Dolnego Śląska, więc uważam, że to jest takim największym priorytetem, bo wszyscy wiemy, jak wyglądają ulice Oławy po południu między godziną na przykład 16 a 18, praktycznie w każdy dzień tygodnia. Mam jeszcze pytanie na temat bezpieczeństwa w mieście. Chodzi o temat straży miejskiej. Organizacja czy likwidacja? Ja myślę, że na pewno solidny audyt w tym sensie, że należałoby sprawdzić, jak funkcjonuje Straż Miejska, jakie ma zadania, jakie wypełnia. Myślę, że w tej sprawie należałoby rozpisać referendum bądź podjąć konsultacje społeczne z mieszkańcami. Myślę, że to nie będzie łatwa decyzja, no bo powiem tak, z jednej strony oszczędności, a z drugiej strony tam pracują ludzie, to są etaty, to są ludzie, którzy mają rodziny, którzy utrzymują te rodziny. I należałoby podjąć takie rozwiązanie, które z jednej strony nie pozbawi tych ludzi pracy, nie zostaną bez pracy, a z drugiej strony spełni oczekiwania naszych mieszkańców, no i jednocześnie będzie wypełniać w sposób zadowalający, czy w sposób optymalny te zadania, które wynikają z ustawy. Czyli ma jakiś Pani plan na tą reorganizację Straży Miejskiej? Powiem tak, że jak orientowałam się w tym, jak te sprawy zostały rozwiązane w różnych miastach, w których tam zostały bądź zlikwidowana Straż Miejska, bądź zreorganizowana, to myślę, że jest pełen wachlarz możliwości. Natomiast myślę, że tutaj będą potrzebne konsultacje społeczne, aby to było zgodne z oczekiwaniami. A jeszcze jaki ma Pani pomysł na zmniejszenie deficytu, który znowu nam rośnie? W roku będzie wynosił 8 milionów złotych ponad. Są różne możliwości, chociażby obligacje, ale to będzie wynikało już, to jak te decyzje będą możliwe do podjęcia przez nowego burmistrza wtedy, kiedy się zapozna szczegółowo z sytuacją, ponieważ biorąc pod uwagę, że sytuacja jest kształtowana nie tylko przez czynniki te nasze wewnętrzne, ale również czynniki takie jak wskaźniki nałożone przez ministra finansów, ogólna sytuacja gospodarcza naszego kraju, bo wiadomo, że większość budżetów samorządów jest wspomaganych przez sprzedaż nieruchomości, sprzedaż gruntów, a to jest uzależnione od koniunktury, czy jest na to zapotrzebowanie. Chociażby problemem jest od wielu lat próba sprzedaży pałacu w Jakubowicach, tu odnoszę się tym razem do powiatu. To jest bardzo trudne, ponieważ z jednej strony jest to miejsce o wartości historycznej, a z drugiej strony no, wiadomo, że ten, kto chce kupić jak najtaniej. Ten, kto chce sprzedać jak najdrożej. Więc to jest trudne. Myślę, że w momencie, kiedy nowy burmistrz obejmie funkcję i zapozna się z sytuacją, będzie mógł podjąć decyzję, bo to zależy bardzo dużo od szczegółów. A co Pani ma do zaoferowania młodym mieszkańcom Ławy? Narzekają na brak miejsc do spotkań. No ja myślę, że takim wielkim problemem naszego miasta jest właśnie brak takich miejsc, brak pomysłów, miejsc do możliwości, żeby zrealizować takie pomysły. Myślę, że bardzo słusznym pomysłem i postulatem młodej grupy naszego społeczeństwa jest wybudowanie skateparku. Ja myślę, że to jest świetny pomysł i myślę, że jeśli obywatele czy nasi mieszkańcy zagłosują i zdecydują, że na przykład ja mogłabym zostać burmistrzem, to uważam, że należałoby podjąć działania, żeby taka inwestycja jak najszybciej powstała. Myślę, że nawet takim fajnym miejscem byłoby taki teren za szkołą naszą imienia Zjednoczonej Europy na 3 maja między zakładami pracy, bodajże tam jest chyba Autoliv, a od drugiej strony jest stary cmentarz i Ocet Koski.
I tam jest taki, tam jest kilkunastoarowy teren zielony, który myślę, że byłby takim fajnym miejscem, ponieważ z jednej strony w centrum, a z drugiej strony nie przeszkadzałby mieszkańcom, czy tym ludziom, którzy mieszkaliby tam w jakiejś odległości. Było to ostatnie pytanie z naszej strony, a teraz dajemy kandydatce czas na zaprezentowanie swojej osoby. Szanowni Państwo, jestem osobą, która od 16 lat funkcjonuje w samorządzie powiatu. Myślę, że dzięki temu mam całkiem fajne doświadczenie, jeśli chodzi o funkcjonowanie w samorządzie, o sprawy lokalne, o to, co można zrobić, co powinno się zrobić. Ale jednocześnie chciałabym do Państwa zaapelować o to, abyście Państwo poszli na wybory. Żeby 16 listopada, bez względu na pogodę, bez względu na poziom zadowolenia bądź niezadowolenia na rzeczywistość, jednak poszli Państwo na wybory i zagłosowali na swoich kandydatów, na swoich ulubieńców, czy tych, którzy Państwo uznają za godnych Państwa zaufania. Ponieważ im wyższa frekwencja, tym mniejsze ryzyko, że będą nami kierować osoby, które będą miały niskie zaufanie społeczne. Bo ważne jest, aby w samorządach reprezentowali nas wszyscy, wszystkich nas reprezentowali jak największa grupa z różnych ugrupowań, żeby można było powiedzieć, że Rada Powiatu, Rada Miejska reprezentuje wszystkich mieszkańców, a nie tylko wąskie, wybrane grupy społeczeństwa zainteresowane konkretnymi rzeczami. Także gorąco zapraszam i apeluję, abyście Państwo poszli 16 listopada na wybory. Nie zostali Państwo w domu. Dziękuję.